Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu Zainwestuj w Człowieka. Kiedy wypada się poza nawias, niezwykle trudno wrócić potem do normalnego życia. Dlatego każda próba pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem i ich rodzinom jest ważna. Taką szansę daje Europejski Fundusz Społeczny. Projekt Droga do Pracy Klub Integracji Społecznej, realizowany przez Stowarzyszenie Droga oraz firmę ECDS Polska, jest przykładem wsparcia, jak można zmienić sposób życia i umożliwić podjęcie pracy zawodowej. Naszym głównym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, to nauczanie tych ludzi pracowania, czyli przestawienie całego ich życia, aby przygotować ich dłonie, ich serce, ich umysł, ich życie do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Łatwo człowiekowi dać narzędzie, nauczyć go pracy na komputerze, nauczyć go pracy na kasie fiskalnej czy na wózkach widłowych, bardzo prosta rzecz. Ale bardzo trudną sprawą jest przestawienie ich całego życia. Nasz projekt się głównie na tym koncentruje. Jest to mozolna praca, jest to praca nad osobowością człowieka. Jest to taka praca nad przemianą myślenia, patrzenia całego życia. Podstawowe rzeczy, że w czasie pracy się kawy nie pije, tylko się pracuje, że w czasie pracy nie wolno nic wynosić, że szef ma zawsze rację, niewątpliwie. Taka bardzo istotna rzecz. I relacje z innymi ludźmi, z współpracownikami. Istota naszej pracy jest to przemiana człowieka. Danie człowiekowi tej nowej siły, wiary w samego siebie, w to, że on potrafi. Mało tego, przebudowa całego domu, całego ich życia, innego funkcjonowania. A niekiedy, gdy się okazuje, że ten człowiek, który się pojawia w stowarzyszeniu, do tej pory funkcjonował w takim środowisku okaleczającym go i jego całą rodzinę, to zmiana całego środowiska dla tego człowieka. Stowarzyszenie Droga od wielu lat znane jest z pomocy dzieciom z województwa podlaskiego. Ojciec Edward Konkol wychodzi z założenia, że wsparcie dzieci musi rozpocząć się od zmiany życia ich rodziców. Do tej koncepcji przez wiele lat ojciec próbował przekonać lokalne władze i urzędy, jednak dopiero środki unijne umożliwiły kompleksowe działania. Stowarzyszenie zajmuje się głównie rodzicami. Jest to koncentracja na rodzicach. Gdy udaje się nam osiągnąć sukces, odnośnie tego funkcjonowania życia rodziców, to w efekcie odbudowuje się cały dom. I w tym kierunku żeśmy właśnie rozpoczęli tę pracę w tych projektach unijnych. I naprawdę efekty są fenomenalne. Zdobyć pieniądze na pomoc dla dzieci nie ma problemu, mówiąc prawdę. Jest ciężko, ale to idzie. Nawet robiąc akcje w supermarketach, chodząc z puszką, mówiąc na dzieci, ludzie jak na dzieci to damy, tak? Ale gdy mam znaleźć jakieś fundusze na pomoc dla rodziców, a niech sobie sami do pracy idą i sobie sami pomagają, my się w to wszystko nie angażujemy. Do tej pory nie byliśmy w stanie, wręcz jak się dowiadywali jacyś urzędnicy, że jakaś złotówka z tego, co dawali na naszą placówkę, nasz dom, była przeznaczona na pomoc dla rodziców, no to był taki bunt, taki atak, że już koniec finansowania, nic dla rodziców, tylko dzieci. Im tłumaczyłem, kochani moi, jeśli nie będę zajmował się rodzicami, tylko wspierał dzieciaczki, to wszystkie dzieci wylądują w domu dziecka, bo rodzice staną się bierni. Celem projektu jest wsparcie osób indywidualnych oraz ich rodzin. Chodzi głównie o odbudowywanie relacji społecznych, powrót do pełnienia ról zawodowych i rodzinnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Co o projekcie sądzą jego uczestnicy? Jak do tej pory to jedynie byłam zarejestrowana w biurze pracy. No i życie było takie nijakie. Od momentu pójścia na kursy do
Fundacji ECDS, znalazłam staż współfinansowany z Unii Europejskiej. Odbywam teraz staż 3-miesięczny. Całkiem dobrze się czuję, po prostu wyszłam do ludzi, zupełnie inaczej patrzę teraz na świat. Stwarza nowe możliwości, przekwalifikowanie się, możliwość znalezienia pracy. Także po prostu poznanie nowych ludzi, instruktorów. Też instruktorzy są bardzo życzliwi dla kursantów, bo tak mogę powiedzieć, bo to są wszystko kursanci. Są bardzo życzliwi, tolerancyjni, wyrozumiali, no i bardzo fajnie się z nimi rozmawia. Na stażu zajmuję się dziećmi, jako pomoc opiekunki do dzieci. Rodzina mnie zupełnie inaczej odbiera, jako osobę bardziej pozytywną, pozytywnie patrzącą na życie w tej chwili. Przed tym projektem to było zupełnie co innego. W tym momencie akurat odbywam staż w Stowarzyszeniu Droga. Uważam, że takie projekty dużo ludzi dają, rozszerzają horyzonty, ogólnie są potrzebne. Zmieniłem, tak jakby można powiedzieć, zawód, otoczenie ludzi. Ogólnie jestem zadowolony z tego projektu i z tego, że jestem tutaj na przykład w Stowarzyszeniu Droga na stażu. Bardzo dużo fajnych ludzi poznałem dzięki temu projektowi i ogólnie jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolona z projektu. Poznałam nowych ludzi. No, mogłam w ten sposób wyrwać jakoś z domu, mieć zajęcie. Mam jakieś lepsze doświadczenie, bo miałam projekt na kuchni, jestem z zawodu kucharzem. Też dowiedziałam się więcej nowych rzeczy. Wsparcie w ramach projektu to m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, staże i praktyki zawodowe, konsultacje ze specjalistami oraz zorganizowane grupy samopomocy na rzecz potrzebujących i ich rodzin. Klub Integracji Społecznej prowadzony w Stowarzyszeniu Droga otacza swoją opieką bardzo wiele osób. Są to osoby z małymi dziećmi, które mogą pozostawić tutaj w opiece przedszkolnej. Są to osoby długotrwale przebywające w domu, które mogą wyjść z tego swojego środowiska, zapoznać innych ludzi, zapoznać przyjaciół, otworzyć się. Pracy szukamy poprzez internet oczywiście, różne strony internetowe tutaj w Białymstoku, jak i również przez prasę. We wtorki i czwartki zakupujemy gazetę, w której są ogłoszenia o pracę. Również tam telefonujemy, dzwonimy. Niestety nie zawsze to nam się udaje, ale tak w 3/4 osób, które przebywa tutaj u nas, te swoje miejsce takie w środowisku społecznym odnajduje. Oferujemy tym ludziom przeróżne spotkania, edukacyjne spotkania. Potem praca w takich zespołach, które się zamieniają w zespoły grup wsparcia. To się dzieje w sposób naturalny, bez żadnego hasła, bez nazwy. Po prostu w różnych zespołach gdzieś tam pracują, skąd dostają wsparcie. Oczywiście te osoby także otrzymują wsparcie już będąc w projekcie w pewnym momencie, także wsparcie rzeczowe, a potem wsparcie też finansowe bezpośrednio. No i chyba dla nich takim jednym wielką i bardzo istotną rzeczą jest to, że są przez ten czas zwolnieni z myślenia i opieki nad dziećmi. Specjalnie otworzyliśmy dla nich przedszkole. Zdejmujemy z nich taki duży problem, który ich pochłaniał, niekiedy ich przerastał, jak edukacja dzieci, no także w tym czasie, kiedy nie zarabiają, wyżywienie, wyposażenie w podstawowe rzeczy niezbędne, edukacyjne czy takie rzeczy materialne. Rodzice stają się ludźmi samodzielnymi i przestają być na garduszku pomocy społecznej. Stowarzyszenie Droga dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji projektu Droga do Pracy Klub Integracji Społecznej wspiera osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, często borykające się z nałogami. To nie tylko wsparcie dla rodziców, ale też szansa na lepsze jutro ich dzieci. Programy Zainwestuj w Człowieka oglądaj w TV Białystok, lokalnych telewizjach kablowych oraz w internecie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.